Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Chrystus zaprosił nas do przyjaźni. Powiedział: nazwałem was przyjaciółmi. Święty Ludwik pisze tak: Jezus, nasz wielki przyjaciel, oddał się nam zupełnie, z duszą i ciałem, z cnotami, łaskami i zasługami. Zdobył mnie całego, mówi święty Bernard, oddając się mnie cały. Czyż nie jest to wymogiem sprawiedliwości i wdzięczności, byśmy dali Jezusowi wszystko, co dać możemy? To Jezus pierwszy, hojny był wobec nas. Idźmy za Nim, a doznamy w życiu, w godzinę śmierci i w wieczności jeszcze większej Jego szczodrobliwości. Etymologia słowa przyjaźń oznacza być przy jaźni, być przy drugim. Słowo Boże mówi, że wierny bowiem przyjaciel potężną obroną, kto go znalazł, skarb znalazł. Widzimy, że Maryja była największym przyjacielem Jezusa. Ona zawsze była przy Nim i zawsze jest przy Nim. Niezależnie od tego, ile ją to kosztowało. Słowo Boże mówi, że rany przyjaciela są oznaką wierności. Wierność Bogu czasami może wystawić nasze serca na zranienie. Kiedy spojrzymy na życie Maryi, na jej rany, na rany jej serca, one mówią o miłości. Miłość można zmierzyć wielkością ofiary. Święta Tereska od Dzieciątka Jezus mówiła, że miłość karmi się ofiarami. Jak wielka ofiara, tak wielka jest miłość. Na ile kocham, na tyle potrafię tracić. Kiedy spojrzymy na życie Maryi, widzimy, że ona ofiarowała się cała. I ona tak naprawdę żyła z otwartą raną serca, która była znakiem jej wierności Bogu. Od momentu zwiastowania, kiedy przyszedł do niej anioł, była w niej pewna taka rana niezrozumienia. Czasami czujemy się zranieni wtedy, kiedy nie wszystko rozumiemy. Czujemy się zaniepokojeni. Czujemy, że czegoś nam brakuje. Maryja weszła w taką przestrzeń pewnego niezrozumienia. No bo co Józef powie? Modliła się, aby to zrozumiał. Była w jej sercu rana prześladowań, kiedy musieli uciekać. Rana podczas ofiarowania świątyni, kiedy Symeon wypowiedział wobec niej prorocze słowa, że jej duszę miecz przeniknie. I pod krzyżem, kiedy ona pomimo tego, że jej serce było zranione, ona cały czas trwała przy Bogu. Ona cały czas była wierna swojemu tak. We wszystkim, czego nie rozumiała, ufała, trwała. I to pokazuje nam bardzo ważną drogę, nawet kiedy czegoś nie rozumiemy. Niezależnie od tego, jak się czujemy, możemy ufać. Ufność jest dana nam od Boga jako odpowiedź na wszystkie sytuacje i widzimy to w życiu Maryi. I to wprowadza jeszcze bardziej ją w serce Jezusa, jeszcze bardziej w uległość wobec Boga. Ona nigdy nie sprzeciwiła się Bogu w tym, co ją spotkało. We wszystkim była na tak. We wszystkim przyjmowała Jego działanie. I ona nas uczy wierności Jezusowi, jak trwać w przyjaźni, pomimo tego, że może nie wszystko rozumiemy. Ona nas uczy, jak trwać w ufności. I właśnie w tym momencie, kiedy Chrystus umierał na krzyżu, dał nam ją. Powiedział: oto twoja matka. Rana mówi też, że trwanie przy Jezusie kosztuje. Rana jest pewną ceną, którą płacę za bycie przy Jezusie. Jest to rana, którą tylko On może uzdrowić. Jest to tylko rana, która może zostać uzdrowiona wtedy, kiedy spotka się z Jego ranami. W tej ranie mogę odkryć bliskość mojego przyjaciela, który zawsze jest przy mnie,
który przyjął na siebie zranienia po to, żebym ja w swoich zranieniach nie był sam. I nawet jeśli życie z Jezusem w wierności Bogu nas kosztuje, to dobrze. Ksiądz Popiełuszko mówił, że prawda, która nic nie kosztuje, jest kłamstwem. Jeżeli coś nas w życiu kosztuje, szczególnie przyjaźń z Jezusem, to dobrze. Jeżeli modlitwa nas kosztuje, to dobrze. Niezależnie od tego, co będzie się działo. Niezależnie od tego, czy będę zdrowy, czy chory. Niezależnie od tego, czy będę bogaty, czy biedny. Niezależnie od tego, czy będzie mi wychodziło, czy nie będzie mi wychodziło. Mam być wierny Jezusowi. To jest jedyny cel naszego życia, który pokazał nam Chrystus, który powiedział: moim pokarmem jest pełnić wolę Ojca we wszystkim tym, co się działo. Być wierny Ojcu. I kiedy patrzymy na świętego Ojca Pio, on mówił, że modlitwa daje mu siłę. Mówił, że jest zakonnikiem, który się modli. W ten sposób określał siebie samego. Modlitwa wrosła w jego tożsamość, w jego ja. I przez to się określał. I na modlitwie czerpał siłę do tego, żeby trwać przy swoim przyjacielu Jezusie. Żeby żyć w przyjaźni z Nim. Choć wiele razy to go kosztowało. Podobno ojciec Pio nie miał ani jednego dnia w swoim życiu, gdzie miał pustą kartę lekarską. Zawsze na coś chorował. Ale chciał we wszystkim być wierny Bogu. Ludzie dzięki jego modlitwie byli uzdrawiani, a on był chory. Dla niego to była rana, w której był w bliskości ze swoim przyjacielem, Jezusem. I być może są takie jakieś rany naszych kapłańskich serc, które są przestrzenią spotkania z Jezusem, bycia wiernym Jemu. I tej wierności Jezusowi w przyjaźni uczy nas właśnie adoracja. Adoracja uczy nas tego, żebyśmy potrafili rozpoznawać Go także w naszej codzienności. Potrzebujemy uczyć się rozpoznawać obecności Chrystusa, gdy do nas przychodzi w naszej codzienności, w różnych spotkaniach z ludźmi. I uczy nas tego liturgia Kościoła. W różnych momentach roku liturgicznego przeżywamy obecność Chrystusa na różny sposób. W Adwencie przeżywamy nasze spotkanie z Nim jako oczekiwanie na Niego, który przychodzi dzięki Maryi. W okresie Bożego Narodzenia spotykamy Go jako dziecko. W okresie Wielkiego Postu spotykamy Chrystusa jako cierpiącego. W okresie Zmartwychwstania spotykamy Go jako chwalebnego, jako jaśniejącego chwałą. I Chrystus przychodzi do nas przez różne spotkania z ludźmi, w każdym spotkaniu z drugim człowiekiem. I tak jak w liturgii Kościoła, w każdym spotkaniu z każdym człowiekiem Chrystus może być obecny na inny sposób. W jednych może być obecny jako odrzucony z powodu tego, że żyją w grzechu. W innych może być obecny jako cierpiący z powodu tego, że jednoczą się z Nim w swojej chorobie. W innych może być obecny jako chwalebny, jaśniejący chwałą. Jako ten, któremu wszystko jest poddane, który nad wszystkim panuje, bo oni całkowicie Jemu ufają. I to uczy nas rozpoznawania różnych sposobów obecności Chrystusa w ludziach, których spotykamy. To nas uczy wewnętrznej postawy adoracji. Tak naprawdę odchodząc od Chrystusa, kiedy Go adoruję w Kościele, mogę rozpoznawać Go w innych ludziach, których spotykam. I to stawia moje serce w postawie adoracji, ale uczy też postawy wynagradzania za grzechy innych. Uczy wrażliwości na to, żeby kochać Jezusa w innych ludziach, żeby dostrzegać Go w innych. I w ten sposób możemy żyć w obecności Jezusa przez cały dzień, a On na różne sposoby przychodzi do nas, bo przyjaźń pogłębia się przez przebywanie ze sobą, więc możemy w tych różnych relacjach przebywać nieustannie z Jezusem, jakby na adoracji, bo to są różne sposoby Jego obecności w ludziach, w Kościele.
Pan Jezus mówi w Ewangelii: już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Kiedy wchodzę w relację przyjaźni z Chrystusem, to On chce mnie wprowadzać w swoje plany wobec mnie. Zaczyna się dzielić ze mną swoimi pragnieniami. Ale też Ewangelia mówi o tym, że kiedy mówił do tłumów, to osobno wyjaśniał wszystko swoim uczniom. Więc On chce mieć z nami pewną taką sferę intymności, w której będzie pozwalał nam zrozumieć więcej. Mówi do apostołów: wam dano poznać tajemnicę Królestwa Bożego. Wam dano poznać tajemnicę serca mojego. To są słowa, które są w szczególności kierowane do nas, apostołów. Ta przestrzeń tajemnic serca Chrystusa została przed nami odkryta. I On mówi: wejdź w moje serce, ty jesteś moim przyjacielem. Ja nie chcę niczego przed tobą ukrywać. Chcę, żeby przed tobą wszystko było odkryte. Chcę cię wprowadzić w moje serce. Jakiś czas temu czytałem taki tekst o tym, kim powinien być ksiądz we współczesnych czasach. I tak naprawdę w tym tekście było wiele różnych poglądów. Ten tekst był zlepkiem różnych poglądów, różnych ludzi, którzy mieli wobec księdza różne oczekiwania. I autor tego tekstu próbował z tych wszystkich ludzkich oczekiwań ulepić obraz współczesnego księdza, który raczej wydawał się jakąś chimerą niż kapłanem Chrystusa, bo zapomniano w tym tekście o jednym. Nie dopuszczono do głosu Jezusa. W całym tym tekście było wiele oczekiwań różnych ludzi, a nie było napisane, kim Jezus chce nas mieć. Najważniejszej perspektywy zabrakło. Chcemy odkrywać w tych rekolekcjach na nowo, co to znaczy, że jesteśmy powołani do życia z Nim. Że jesteśmy powołani do adoracji, do bycia przy Jego sercu, do bycia przy Jego jaźni. Bo On nas powołał po to, żebyśmy byli z Nim. To jest nasze pierwsze powołanie. Być z Chrystusem. Być z tym, który nas powołał. Ludzie oczekują objawienia się Synów Bożych. O tym mówi Słowo Boże. Całe stworzenie oczekuje objawienia się Synów Bożych. I ludzie przychodzą nie do nas, ale do Chrystusa, który jest w nas. Ludzie nie przychodzą do mnie jako do Marcina. Co ja jako Marcin mam do dania komukolwiek? Jeżeli uwierzyłbym w to, że ja mam cokolwiek do dania światu, to świat mnie wypluje i podepcze. Myślę sobie, że jeżeli Słowo Boże mówi, że całe stworzenie oczekuje objawienia się Synów Bożych, to przychodzą do nas, bo chcą Chrystusa. I być może dlatego jest tak, że depczą po nas, bo Chrystusa nie znajdują. Bo mają prawo znaleźć Chrystusa w nas. A jeśli Go nie ma, to co? I rzeczywiście częściowo jest tak, że cierpimy często ze względu na naszą wierność Bogu. Ale też cierpimy często ze względu na to, że nie jesteśmy wierni Bogu. Chrystus mówił: jeżeli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się nie zda, tylko na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. I być może Bóg pozwala teraz na to, żeby świat po nas deptał, bo być może oni przyszli do nas i nie znaleźli w nas Chrystusa. Być może to ma nas przebudzić, abyśmy odzyskali smak Chrystusa, aby każdy, kto się z nami spotka, mógł powiedzieć: spotkałem się z Chrystusem. Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. Ciało Chrystusowe, zbaw mnie. Krwi Chrystusowa, napój mnie.
Wodo z boku Chrystusowego obmyj mnie. Męko Chrystusowa, pokrzep mnie. O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. W ranach swoich ukryj mnie. Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie. Od złego ducha broń mnie. W godzinę śmierci wezwij mnie. I każ mi przyjść do siebie, abym z świętymi Twymi chwalił Cię. Na wieki wieków. Amen. Dzień 22. Rekolekcji kapłańskich. Oddanie 33. Nazwałem Cię przyjacielem. Z Ewangelii według świętego Jana. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Z homilii papieża Benedykta XVI na mszę świętą Krzyżma w Wielki Czwartek 2006 roku. Istotą kapłaństwa jest być przyjaciółmi Jezusa Chrystusa. Tylko wtedy możemy naprawdę mówić in persona Christi, chociaż nasze wewnętrzne oddalenie od Chrystusa nie może umniejszyć ważności sakramentu. Być przyjacielem Jezusa, być kapłanem, znaczy być człowiekiem modlitwy. W ten sposób rozpoznajemy Go i przestajemy być zwykłymi, nieświadomymi sługami. W ten sposób uczymy się żyć, cierpieć i działać z Nim i dla Niego. Przyjaźń z Jezusem jest przez antonomazję zawsze przyjaźnią z tymi, którzy do Niego należą. Możemy być przyjaciółmi Jezusa tylko w jedności z całym Chrystusem, z głową i ciałem, w bujnej winorośli Kościoła, ożywianego przez swojego Pana. Tylko w Nim, dzięki Panu, Pismo Święte jest słowem żywym i aktualnym. Bez żywego podmiotu, jakim jest Kościół, ogarniający wieki, Biblia staje się zlepkiem często heterogenicznych pism i tym samym staje się księgą przeszłości. Jest ona znacząca w teraźniejszości tylko tam, gdzie jest obecność, tam, gdzie Chrystus jest stale z nami, nam współczesny, w ciele swojego Kościoła. Być kapłanem znaczy stawać się przyjacielem Jezusa Chrystusa i to coraz bardziej całym naszym życiem. Świat potrzebuje Boga, nie jakiegokolwiek Boga, lecz Boga Jezusa Chrystusa, Boga, który stał się ciałem i krwią, który nas umiłował do tego stopnia, że umarł za nas, który zmartwychwstał i stworzył w samym sobie przestrzeń dla człowieka. Ten Bóg musi żyć w nas, a my w Nim. To jest nasze powołanie kapłańskie. Tylko wtedy nasza kapłańska działalność może przynieść owoce. Z dziennika duchowego oblata benedyktyńskiego In Sinu Jezu, zapisane w środę 19 grudnia 2007 roku. Jezus do kapłana. Jestem Twoim przyjacielem, przyjacielem Twojego serca, który nieustannie jest przy Tobie i nawet na chwilę nie odwraca od Ciebie wzroku. Tęsknię za Twoją obecnością, pragnę uczuć Twego serca, pociechy Twojej adoracji, Twojego zadośćuczynienia i Twojej miłości. Jutro czwartek, uczyń to, o co Cię poprosiłem. Ofiaruj jutrzejszy dzień w duchu adoracji i zadośćuczynienia za wszystkich Twoich braci kapłanów
i w duchu dziękczynienia za nieocenione dary sakramentu mojej miłości i mojego kapłaństwa. Szukaj mnie i trwaj przed moim eucharystycznym obliczem, blisko, bardzo blisko mojego otwartego serca. Ja zajmę się całą resztą. Adoruj mnie, wynagradzaj mi, przychodź do mnie i bądź ze mną w imieniu tych wszystkich moich kapłanów, którzy nigdy do mnie nie przychodzą i którzy nigdy nie trwają w mojej eucharystycznej obecności. Moje najświętsze serce cierpi z powodu chłodu i obojętności moich kapłanów. Proszę, abyś mi za nich wynagradzał. Pozwól mi kochać Cię tak, jak chciałbym ukochać każdego z nich. Pozwól mi Cię uzdrawiać, pocieszać, uświęcać, tak jak chciałbym uzdrawiać, pocieszać i uświęcać każdego z nich. Kocham moich kapłanów, ale niewielu z nich wierzy w moją miłość do nich. Ty uwierz w moją miłość do Ciebie. Jestem Twoim przyjacielem. Wybrałem Cię, abyś w życiu i w śmierci był uprzywilejowanym przyjacielem mojego najświętszego serca. Błogosławię Ci i błogosławię tym, których powierzasz miłosierdziu mojego otwartego serca. Rozpromieniam nad Tobą światło mojego oblicza. Uwierz w moją miłość do Ciebie. Nigdy Cię nie opuszczę i nigdy Cię nie rozczaruję. Zrealizuję moje zamiary, które napełnią Cię szczęściem, świętością i pokojem. Nie lękaj się. Wypełnię wszystkie obietnice, które Ci dałem, a Twoje serce rozraduje się i będziesz wysławiał i wielbił mnie na wieki. Także moja matka troszczy się o Ciebie, osłania Cię swym płaszczem i chroni Cię w nim. Jej niepokalane serce wzrusza się modlitwami, które jej ofiarowujesz. Kochaj moją matkę i módl się do niej nieustannie. Ona Ci błogosławi, a jej błogosławieństwo spoczywa na każdym, kto przyjmuje najsłodsze łaski niebios. Matko Boża, niepokalana Maryjo, Tobie poświęcam ciało i duszę moją. Wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi Świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.